Koszykarze z Tominu Olsztyn z meczu na mecz są coraz w lepszej formie, chociaż w środę przegrali na wyjeździe z rezerwami Trefla Sopot 61-69, to przez pierwsze trzy kwarty toczyli niemalże równy bój. Po raz pierwszy w barwach z Tominu wystąpił Chorwat Ante Markoć. Ten weekend biało-niebiescy powalczą o pierwsze zwycięstwo. W Olsztynie podejmą drużynę z Pelplina. W studiu Eski Rafał Chudzik, kapitan koszykarzy z Tominu Olsztyn. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Pięć porażek, Rafał. Taki jest na razie wasz bilans zmagań na parkietach drugiej ligi. W ostatnim meczu przegraliście z rezerwami Trefla Sopot 61-69. I teraz taka sytuacja, Rafał, zanim opowiesz o tym meczu. Pamiętam, dostałem SMS-a od kolegi. Napisał mi, że Andrzej 3 minuty do końca spotkania i jest remis 60-60. Chodzi właśnie o wasz pojedynek z Treflem Sopot. Liczyłem na to, że to będzie ten moment, kiedy się przełamiecie i wygracie. Co się działo w Sopocie? To prawda, były te 3 minuty. Tak naprawdę cały mecz był na remisie, co nas trochę też zaskoczyło, tym bardziej, że w Treflu wystąpiło 3 zawodników, którzy na co dzień trenują z Ekstraklasą, w tym 2 zawodników dość wysokich, silnych i z nimi ciężko się grało. Zresztą po samych statystykach widać, że tych 3 zawodników tak naprawdę zrobiło cały mecz, bo z 70 punktów, które rzucili, ich 3 zdobyło 50 i 20 z 40 zbiórek też było ich, to z nimi przede wszystkim mieliśmy problem. Natomiast pomimo tego właśnie cały mecz był na remisie i czegoś nam zabrakło w tych 3 minutach ostatnich. Gdzieś tam jeszcze nasze doświadczenie nie jest takie, jak może powinno być. Wiadomo, no, zawodnicy, którzy są doświadczeni na co dzień trenujący z Ekstraklasą, jakaś tam akcja wyjdzie, jakaś nie wyjdzie. No nam akurat 2 czy 3 pod rząd nie wyszły, im wyszły, odskoczyli na te 8 punktów i tak się skończyło niestety. W tym meczu po raz pierwszy w waszym zespole zagrał nowy zawodnik, to jest Chorwat Ante Markoć. Jak ocenisz jego występ? Zacznijmy może od tego, dlaczego dopiero teraz. Faktycznie już na samym początku gdzieś tam znaleźliśmy go i chcieliśmy go sprowadzić. Przyjechał do nas i zaczął z nami trenować. Problem pojawił się od strony samego Związku Koszykówki. Tych zawodników na całą Polskę było 12 dokładnie. Nie do końca PZKOSZ chyba sam wiedział, czy mogą się zgodzić, czy nie mogą się zgodzić, bo różnie te przepisy to określają. Natomiast tak, Ante przyjechał tutaj do nas wspomóc nas i w koszykówce, przyjechał tutaj na studia, także czekaliśmy tutaj na te wszystkie zgody. No na ten mecz tak naprawdę jeszcze dopuszczono go, że tak powiem, rezerwowo. Dostaliśmy tylko taki papierek, takie jednorazowe zezwolenie z nadzieją na to, że tutaj do meczu w sobotę już będziemy mieli jego licencję w ręku i będzie mógł z nami grać. Jego występ, jak ocenisz? Zagrał generalnie bardzo dobrze, zdobył 18 punktów. Natomiast gdzieś tam jeszcze, ponieważ był to nasz pierwszy mecz, gdzieś tam jeszcze nie do końca może się rozumiemy, nie do końca się na boisku czytamy nawzajem, także gdzieś to jeszcze jest na pewno do dopracowania. Nie ma co ukrywać, Rafał, ale widać, że z meczu na mecz macie coraz lepszą formę. Widać ten postęp. Tak prawdę mówiąc, na pewno wszyscy kibice, wy również jesteśmy zaniepokojeni tym, że to jest już 5 porażek na starcie tego właśnie sezonu, waszej przygody z drugą ligą. Czekamy na to pierwsze zwycięstwo. A myślisz, że to może nastąpić już w tą właśnie najbliższą sobotę? Tak naprawdę już w ubiegłą sobotę myśleliśmy, że może to nastąpić, kiedy przyjechała do nas Politechnika. Również mecz był wyrównany. Również czegoś zabrakło, tak samo jak i w tym meczu wyjazdowym. Jesteśmy po bardzo ciężkim okresie przygotowawczym do sezonu. Nasi młodzi chłopacy, którzy stanowią większość naszej drużyny, myślę, że nigdy w życiu swoim takiego ciężkiego okresu przygotowawczego nie mieli. Jakby nasza starsza część drużyny też bardzo dawno nie mieliśmy takiego okresu przygotowawczego, więc te pierwsze mecze na pewno graliśmy na wielkim zmęczeniu. Co prawda nie jest to jakąś wymówką, natomiast gdzieś nasz nowy system gry, który przyjechał do nas razem z nowym trenerem, no ciągle się go uczymy, ciągle go wdrażamy, jest coraz lepiej i tak jak widać po wynikach, gdzieś nie jest tak, że jedziemy i dostajemy bęcki. Te mecze są na remisie. Ten mecz w sobotę będzie na pewno ciężki, bo przyjeżdża do nas lider ligi, niepokonany jeszcze. No ale myślę, że tutaj kibice i ten mecz domowy zawsze to niesie nas trochę na duchu. Ta druga liga zaskoczyła cię czymś? Zaskoczyła może nie, bo ja akurat, jak tutaj pamiętamy, w Olsztynie miałem przygodę kilkoletnią z drugą ligą. Natomiast jest to na pewno bardzo duży przeskok poziomu koszykówki od tej trzeciej ligi, gdzie graliśmy gdzieś tam co 3 tygodnie. Ciągle było ciężko ten rytm meczowy zachować. Tutaj mecze są co tydzień, a nawet teraz częściej. Więc może nie tyle zaskoczyła, ile na pewno tutaj przeskok poziomu jest duży. W tym ostatnim meczu domowym z Politechniką było widać, że ten głód koszykówki w Olsztynie jest bardzo duży. Było widać waszą fajną grę, ale też było widać, że kibice są razem z wami. Tak, zaczęło się to tak naprawdę w zeszłym sezonie, gdy graliśmy jeszcze w trzeciej lidze, już pod marką Stominu, gdzie też tych kibiców od strony samego klubu troszkę przybyło, za co naprawdę bardzo dziękujemy. Tak, te mecze tutaj w Olsztynie są oblegane przez kibiców. Ten doping jest, za co naprawdę dziękujemy i naprawdę nas to niesie gdzieś na boisku.
boisku. Rafał, to w takim razie teraz twoje zaproszenie na kolejny domowy mecz w Olsztynie. Bardzo proszę. Rafał Chudzik, kapitan koszykarzy Stomilu Olsztyn. W sobotę w hali Osir przy ulicy Głowackiego zagramy z Detką Pelplin. Będzie to nasz drugi mecz domowy w tym sezonie. Sportowych emocji na pewno nie zabraknie, a my jak zawsze liczymy na wsparcie naszych kibiców. Początek spotkania o godzinie 13:00. Zapraszamy. To był Rafał Chudzik, kapitan Stomilu Olsztyn. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Z Rafałem Chudzikiem, kapitanem koszykarzy Stominu, rozmawiał Andrzej Brzozowski.